Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Dzisiaj widzimy się, no właśnie, obok trasy łazienkowskiej, ale obok jednego wiaduktu, nie dwóch. To się zmieniło i faktycznie, trzeba przyznać, wygląda to jakoś tak trochę dziwnie. Brakuje tutaj czegoś, spokojnie, drugi wiadukt wróci już niedługo. Jeden został wyburzony, aby został ponownie postawiony i później drugi będzie wyburzony, aby też zostać ponownie postawionym, no ale aktualnie tego tu kompletnie nie ma. Mamy jeden wiadukt, na którym odbywa się ruch aktualnie po buspasie. Jest jeden buspas i jest jeden pas dla zwykłych samochodów. Przejścia dla pieszych górą nie ma, wszyscy piesi muszą iść dołem i lepiej unikać tego miejsca, ponieważ tutaj ruch pieszy też został dosyć mocno poszkodowany. Pod wiaduktem właściwie nie da się przejść, są tylko dwa przejścia w teorii, w praktyce trudno je w ogóle znaleźć. Ale zacznijmy może bardziej szczegółowo, czyli chodzi mi najpierw o wiadukt bezpośrednio za skarpą. Tutaj, jak możecie zaobserwować, pomijając ładną panoramę Warszawy, którą pewnie teraz widzieliście, że trochę się tego tutaj dzieje. A i owszem, proszę bardzo. Nie ma tego drugiego wiaduktu, o którym właśnie powiedziałem. Trochę jest tam tego piasku, też się pojawiło bezpośrednio pod wiaduktem. Tak, żeby tam nic nie było, też nie było za nudno. Więc to też akurat z tej strony się faktycznie dzieje. Jest multum baraków poustawianych. Prawdopodobnie tam akurat nocują i śpią wszystkie osoby, które pracują na budowie. Także to jest wszystko schowane pod starym wiaduktem. No i sam stary wiadukt jest dosyć mocno jeszcze powspierany specjalnymi prętami, aby mógł przetrwać ruch w dwóch kierunkach aktualnie, który się odbywa po nim. Przejazd samym starym wiaduktem, bym powiedział, że należy do jakichś ekstremów, jeżeli chodzi o przejazd samochodem osobowym, bo kiedy zbliża się obok autobus i dwa autobusy się mijają, to właściwie miejsca nie ma. Naprawdę, tamte pasy są wąskie i to wygląda strasznie. I ja akurat ze swoich osobistych względów też, a niedawno na przykład nie jechałem tym wiaduktem, od kiedy faktycznie zaczęła się rozbiórka drugiego wiaduktu. Jakoś tak może nie mam zbytnio ochoty i też w sumie celu, bo naprawdę teraz w tym że rejonie konkretnie nie jeżdżę. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj drugi wiadukt nie ma go. Tam aktualnie w większości to jest po prostu tylko zbierany gruz, więc dużo się tam nie dzieje, jeżeli chodzi o budowę i konstrukcję nowych słupów, ale spokojnie, tam jak będziemy bliżej ronda, to zobaczycie tego trochę więcej. Natomiast co jeszcze ciekawe, co możecie zobaczyć, tutaj na zdjęciu, kot patrzę, nie wiem jak na filmie będziecie to widzieć, ale co jest ważne według mnie, to jest to, iż możecie nie wiedzieć o tym, ale cały wiadukt trasy łazienkowskiej z skarpy na dół do mostu jedzie w dół. No nie jest tak, że się tutaj faktycznie jedzie po płaskim, po równym terenie, tylko on minimalnie cały czas zjeżdża w dół, więc i cały wiadukt ma w niektórych miejscach o wiele wyższe słupy, jak i niższe. Ale dobrze, przejdźmy już do ronda, bo przy rondzie też się trochę dzieje. Nie to, że nie. Ogólnie tutaj jest strasznie trudno się lata dronem. Na przykład dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, dzisiaj albo wczoraj, w zależności kiedy film zostanie opublikowany, powiem wam z góry, że właściwie tutaj nie da się latać, no bo wujek z Ameryki przyjeżdża. Co nie zmienia faktu, że rondo, które tutaj macie na dole teraz, no jest nie rondem. Jest to jakieś jedno dziwne, przekombinowane skrzyżowanie. Co dobra, z dobrych nowin jest na pewno to, iż jeżdżą tam normalnie autobusy, mają przystanki, owszem, poprzemieszczane trochę w innych rejonach, chodniki, no są jakieś odjechane, zupełnie inaczej się teraz chodzi, są przejście dla pieszych, więc w teorii ruch jako taki jest utrzymany. Oczywiście w teorii, no bo w praktyce zupełnie inaczej to się robi. Są trochę większe korki, ale wygląda to według mnie trochę świeżej, nowiej, bo tamte rondo, które było pod starym wiaduktem, takie było ciemno pod latarnią, co nie? Także to, jak to aktualnie wygląda, dosyć nieźle. No i jeszcze tu ja mam wiadukt bezpośrednio od drugiej strony, który mogę pokazać. No jak widzicie, po prostu go nie ma. Całkowicie to zniknęło z powierzchni ziemi. Jakby po prostu idealnie tutaj wyciąć, wytnij i tyle. Po prostu go nie ma. Nawet większość gruzu, jak widzicie, tutaj już zniknęła. Z czego zdjęcia od razu mówię, przepraszam was, ale mają już najprawdopodobniej tydzień, jak to oglądacie, bo było bardzo dużo się działo w tygodniu, a też trochę się zmienia w moim życiu i trudniej mi montować filmy, ale może się to już niedługo zmieni. Z drugiej strony z kolei mamy przystanek autobusowy bezpośrednio na trasie łazienkowskiej, który aktualnie jest oczywiście nieczynny,
Co nie zmienia faktu, że tam też trwa przebudowa. Głównie chodzi oczywiście o zjazd dla rowerów, które tutaj będą właśnie prowadziły na jedną i drugą stronę trasy Łazienkowskiej. Swoją drogą byłoby miło, jakby gdzieś tutaj było też przejście podziemne na przykład. Pod samą trasą Łazienkowską mamy połączyć obydwie te ścieżki rowerowe. No ale tylko taka moja drobna sugestia. Natomiast wracając do meritum, czyli tego przystanku. Przystanki, no jeden jest taki jak był właściwie, a drugi to taki jakiś pusty. Nie ma schodów, w żaden sposób do niego się nie da wejść normalnie. Wiata przystankowa stoi po środku niczego. No jest to dosyć specyficzny wygląd, bym powiedział. Jest tutaj oczywiście już podniesiony grunt i tutaj cała ta skarpa, aby móc zrobić tutaj trochę mocniejszą i bardziej stromą ścianę. No właściwie ta ściana jest po prostu pod kątem 90 stopni. No i w ten sposób po prostu tutaj ta cała przestrzeń na górze się powiększy. Będzie więcej terenów zielonych, będzie i ścieżka rowerowa i będzie też, z tego co pamiętam, chyba winda, jak dobrze pamiętam. Więc o wiele to się zmieni bardziej. Też przy okazji tutaj widać mniej więcej, gdzie się kończył i kończy stary wiadukt. Trochę tam będzie to pozmieniane, trochę inaczej to będzie poukładane. No i dalej oczywiście mamy klasyczny korek na trasie Łazienkowskiej, no bo nie będę kłamać wam tutaj. Zwężenie trasy Łazienkowskiej dla jednego pasa dla samochodów osobowych to dramat. To jest po prostu dramat. Jeżeli chodzi o korki, to ja nawet nie chcę wiedzieć, jak to wygląda w godzinach szczytu. Zdjęcia macie z niedzieli, więc nawet w niedzielę są korki. To tylko świadczy o tym, jak ważna to jest trasa przylotowa w całej Warszawie. Niemniej jednak warto tutaj zaznaczyć, jak to aktualnie wygląda podczas przebudowy i że trochę się z tym poszemęczymy, ale spokojnie. Jeszcze trochę, drugi wiadukt i później będą już ze ścieżkami rowerowymi, z całym przejazdem i będzie się wiele lepiej i bezpieczniej jeździć, co najważniejsze, bo biorąc pod uwagę, jak stare są te wiadukty i w jakim one były stanie, no to może i lepiej, że już teraz trwa przebudowa, a nie jeszcze za parę lat czy coś. Także tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam do was jeszcze na sam koniec jedno pytanie, bardziej jeżeli chodzi o sam film niż to, co prezentowałem w filmie. To jest to, czy zauważyliście jakąś różnicę w tym filmie w porównaniu z wszystkimi filmami, które były wcześniej pokazywane na moim kanale. Różnica jest dosyć kolosalna, ale starałem się zminimalizować jakiekolwiek tutaj różnice. Jeśli komuś uda się odgadnąć, co się zmieniło, odpowiem tej osobie, iż znalazła odpowiedź. Do zobaczenia. Cześć!